Siema, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Dzisiaj sobie trochę poprujemy po Night City. Używam głośników wbudowanych w monitor. Każdy już wie, kto siedzi na moim kanale YouTube. Najpierw pojedźmy sobie. O, doskonale, w to miejsce. Fajnie się jeździ, powiem wam szczerze. Sami widzicie, że karta graficzna w Linuxie daje radę. Radzi sobie spokojnie z czymś takim, czym jest Cyberpunk. To jest gra bardzo wymagająca. Jeżeli, powiem szczerze, ktoś dalej nie wierzy, że Linux to obsługuje i daje to radę, to ja nie mam pojęcia, jak wam to dalej udowodnić. Są po prostu ludzie, którzy nigdy nie uwierzą, że ta gra na Linuxie chodzi i będą tak gadać po prostu i tyle. Musicie być tego świadomi. A już wielokrotnie pokazywałem po prostu, że na systemie operacyjnym GNU Linux Ubuntu odpaliłem Cyberpunka i grałem w niego. I ja nie będę ludziom specjalnie przejechaliśmy zjazd. Udowadniał specjalnie, że ta gra chodzi na Ubuntu, bo to widać po prostu. Jedziemy na chwilę oblukać jedną lokację, bo tam podobno coś się działo. Widzicie, gra chodzi płynnie. Co to jest zasługa kabla do monitora?
jest lepszej klasy, tak samo monitor i technologia AMD FreeSync 2 tu też robi. Co? Stąd jest jakiś wyjazd? Pierdzielaj mi stąd. Powiem wam szczerze, fajnie się gra. No komputer już jak piekarnik chodzi. Dlatego otworzony ma bok obudowy, żeby się chłodził wydajniej. Teoretycznie nie można tak jeździć w realnym życiu, ale w grze jak Cyberpunk. A my musimy tam jechać. Jak w grze jak Cyberpunk to nie ma problemu. Powiem wam tak, że wiecie co mogę zrobić? Patrzcie. Tego nie zrobicie gdzie indziej, że mamy... że mamy grę Cyberpunk odpaloną, a jednocześnie możecie sobie zobaczyć jakie mam temperatury. To jest temperatura karty graficznej 87 stopni, procesor ma po 60 stopni, dysk na system GNU Linux Ubuntu 55, to są poszczególne sektory tego, sensory tego dysku. Dyski twarde to tam Kingstony mają awarię, czujnika to jest standard. To jest fajne, mogę sobie w czasie gdy gra chodzi, mogę sobie wejść do systemu legalnie. O, wyszedłem, ale wejść sobie do systemu. Wyświetlić informacje o samym moim systemie operacyjnym. Proszę bardzo, to jest specyfikacja mojego komputera, która jest wyjebana w kosmos dosłownie. Gra chodzi w czasie rzeczywistym. Znowu mogę wejść, znaczy wyjść. Mogę wejść w terminal. Wychodzimy, mamy terminal. Wpisujemy neofetch. Proszę. Mamy specyfikację całego systemu operacyjnego. O. Więc niech mi ktoś pokaże, że coś takiego może zrobić też w Windowsie. To mu serduszko dam w komentarzu. Bo wątpię, że byście w Windowsie dali coś takiego zrobić. To jest specyfikacja mojego komputera. I patrzcie. Teraz mogę sobie wyjść, zmienić pulpit. Więc dlatego Linux jest lepszy od Windowsa o 1000%, albo i lepiej.
No, ten film to na pewno rozwieje wszystkich wątpliwości. Jeb, w żyłę. Medykamenty. Ile to ciągnie maksymalnie? 100 parę na godzinę? 88. Szybciej się nie da? No niestety nie. No muszę zastopować, bo kota trzeba wypuścić. No i jesteśmy dalej. Wiecie, kot, czarny kot, rzecz święta, kota trzeba dbać, kota dobra, ale kota trzeba też czasem wypuszczać. Fajne, nie? Nagana se takiego zrobiłem. Możemy zjechać, strzelać do kogoś. Nie ma tu nikogo, komu można byłoby sprzedać kulkę. Kurwa, w samochodzie strzela. Wiecie, co tam jest? Tam jest przejście graniczne. Dobra, trochę poświrujemy pawiana. Siema. O kurde, koszą mi wóz. Rura. Wóz mi się dymi, panie. Shit. Militech. Lipa, nie udało się. Dobra, nie udało się. Tam chciałem zrobić niezłą rozpierduchę. Dobra, a teraz... O, jesteśmy w dobrym miejscu. A teraz pojedziemy sobie do portu kosmicznego. Tu jest port kosmiczny. Kijowy ze mnie kierowca, wiem o tym. Drogi! Wiecie, że te pojazdy ten jak... Poczekajcie, coś wam pokażę. Wiecie, że te pojazdy są uzbrojone? Wsiadasz do takiego... Teraz wam pokażę. Wsiadacie do takiego ciapusia. Teraz wam pokażę, o co chodzi. Większość graczy w Cyberpunka tego nie zna. Patrzcie, robicie myszką rolką i macie uzbrojenie. Fajne, nie? Dobre, nie? Fajny samochód, opancerzony, możecie tym naparzać się z policją. Ale nie będę tego robił, bo jedziemy do portu kosmicznego. Militech. Walcie się.
Kurde, ja jadę do ZUS-u, jadę, kurde, ludzie, ja podatki muszę opłacić, a wy mnie tu spychacie z drogi. O, wy chamy jedne, bezrobotne. Wiś ta wioma ludka. Chyba, panie, ja tu jadę, a nie. Gdzie jest ta kopana droga? Kurde, jakieś krzaki. Jest, a coś, co się nazywa starożytna auto... mur. Te jeszcze ćmoki za mną jadą. Będziemy musieli o tu... Czekajcie.